Kochani, nie wiem, czy tak mogę, ale chciałbym zacząć. Pamiętacie od wzmacniacz WS-304S? Pamiętacie szok, jaki szrot? To teraz wam pokażę, jak nie powinno się tuningować wzmacniacza WS-304S. Tutaj stoi na stole, ale na początek czołóweczka. A więc tak, słuchajcie, rozkręciłem, tutaj są zdjęte oczywiście pokrywy i teraz zobaczcie, co tu się nam ukaże. Ojej, co my tutaj widzimy, słuchajcie, tranzystory nie są oryginalne, bodajże jakieś tipy siedzą, to jeszcze nie jest źle, zaraz zobaczymy. Co tu siedzi? O nie. Jest 170 jakiś, a tu co tu jest? Ciężko rozczytać. Te. T8470 chyba, czy jakoś tak. Nie, T1047C. No nie wiem. Druga strona jest to samo, to samo. To już się chwali, że jest to samo, ale patrzcie. Nie rozumiem jednej rzeczy. Po co na, tutaj było wymieniony mostek, to po co na ten mostek zakładać radiator? Przecież te trafo i tak 4 amper nie da. Tak, tutaj jest mostek taki przyłożony do radiatora, tego samego co tranzystory. Kondensatory, słuchajcie, zobaczcie, jak są kondensatory zamontowane, 10 000 mikro. Jeśli na drugą stronę jest 4700 mikro razy 2, to po co tutaj 10 000? Trochę trzeba tu je zdemontować, tutaj zobaczcie, wygięty jest tranzystor. Aha, nie widać, może zobaczycie tak. Tranzystor od stabilizatora tam siedzi. Się po prostu kondensatory nie wlazły. Czemu nie pionowo? Tu oberwany już jest nóżka jedna od kondensatora, także no, widzicie, w ten sposób montaż. No ktoś chciał dobrze, no. Dobra. Przede wszystkim trzeba rozebrać to, co już jest tutaj zrobione i wszystko od nowa. Spróbować odpalać, no. Zasilacz i no i nie tylko, nie? Zasilacz. I resztę też. A więc tak, kochani, bierzemy się do roboty. Na początek rozbiórka i lecimy. Więc tak, tragedii nie ma, szału też nie ma. Z tyłu nie jest źle. Demontujemy wszystko, co po prostu tutaj było narobione. Kondensatory przede wszystkim. Sprawdzimy te tranzystory, trzeba to wszystko przemierzyć. Przemierzyć zasilacz na początek. Zrobić, doprowadzić zasilacz, a potem będziemy mierzyć tranzystory, końcówki mocy. Prawdopodobnie wymieniać te
dlaczego tutaj jest 304S, a płytka jest od od PW. Oj, to będzie trochę zabawy, słuchajcie, bo to nie jest oryginalna płytka od WS-a 304S. Się różni. Właśnie, wiecie czym to się różni? Różni się zasilaniem. Ja zaraz może wam pokażę schemat od WS-a, a schemat od... Właśnie, zaraz tutaj wstawię fotki ze schematem. Schemat zasilania. Jest minusowe napięcie na... zrobione do PW, do tego układu z PW, minusowe napięcie ujemne na dolną gałąź wzmacniacza mocy, że tak powiem, tym się różnią one. Dużo rzeczy się różni w tych, że tak powiem, sprzętach. Niby identycznie wyglądają, ale to była tylko płyta identyczna. Jeśli płyta jest identyczna, to znaczy to była taka płyta, tak, ja z tego co tu patrzę, już się narozbierałem tych WS-ów, PW i tych innych, to ta płyta to była chyba uniwersalna, a resztę wzmacniacz się różnił modułem, zasilaniem, zasilaczem. O, tutaj coś się rozwija. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, pokazuję i objaśnię, czym to się różniło PW od WS-a. WS-304S to jest nic innego jak PW-7010, a 7020 te moduły. Słuchajcie, i teraz tak, mamy tutaj WS-304S. Zobaczcie, jak wygląda zasilacz na tym powiększeniu, czyli ma dwa mostki prostownicze, dwa niezależne zasilacze na końcówki mocy i nie ma nic. I reszta jest brana po prostu ze stabilizatora tu na górze, tego właśnie, który tutaj został wygięty. APW ma, zobaczcie, pojedynczy mostek, pojedynczy kondensator na końcówki mocy, czyli jedno zasilanie, ale ma ujemne napięcie, które idzie przez bezpiecznik, przy okazji zasila żarówkę 12V od podświetlania włącznika. I ono ma też stabilizator napięcia, ale te ujemne trafia za pierwszą parą tranzystora mocy na resztę układu. I teraz tutaj może być ból, słuchajcie, w tym WS-ie. Ale zaraz zobaczymy, no. Zobaczymy moduł tej płytki, czy to nie jest czasem właśnie PW-7010. Bo jeśli 7010, to jest WS-304S. No, PW-7010 to jest odpowiednik WS-a. Dobra, działamy. Ja się biorę do roboty, dosyć gadania. I to by było. Jedziemy. A więc tak, słuchajcie, tu sprawdziłem te kondensatory, które tutaj siedziały i co do czego, one są bardzo mocno wyschnięte. Tutaj próbowałem coś innego dobrać i
Wyszło na to, że te dwie elwy, znaczy dwie elwy, ta jest moja, wyciągnięta z wylutu, ale jest w 100% sprawna. I ta też jest w 100% sprawna, tylko że ma urwany minus. Jeśli uda mi się tutaj podlutować, słuchajcie, się uda podlutować ten minus, ten który tutaj był oberwany, to wstawiam te dwa oryginalne kondensatory do filtracji tego wzmacniacza. I teraz tak, jeśli to było wyschnięte, nie dziwne, że te mostki były palone. Jeśli szedł niewyfiltrowany na tranzystory prąd, to tranzystory też są ubite i po prostu prawdopodobnie, bo to było oberwane, czyli już nie miało filtracji na pewno jeden kanał, a tutaj też było w sumie oberwane, ale te kondensatory się do niczego nie nadają, można je wrzucić. Miernik tu mi pokazał coś tam 3000 coś mikro tylko, zamiast 10 000, nie? No dobra, będę to montował, będę próbował tutaj podstawić przewody, tak żeby to z powrotem tutaj wstawić, nie? Dwa oryginały, no zobaczymy. Najpierw zasilacz doprowadzimy, słuchajcie. Zobaczymy, czy te mostki nie są też poubijane. Jeśli chodziło na zwarciu, to być może, że mostki też są rozwalone. Bezpieczniki były spalone, także... Zawatowane, sorry, nie spalone, także... No nie wiem, no zobaczymy, co tu z tego wyjdzie, nie? No dobra, słuchajcie, elwy zamontowane, musiałem zrobić obejmę tutaj w koło, tej dookoła zrobiłem w ten sposób, tak żeby tutaj nigdzie zwarcia nie zrobiło. Oj, nie widać, dobra, będzie widać. O, no i dobra, i co, będziemy odpalać pewnie zasilacz. Słuchajcie, tranzystory sprawdziłem, są ok, także jest plus, mostki są ok. Jest kolejny plus. Jedynie co, to bezpieczniki są wywalone, no i urywany brak filtracji. No to teraz ciekawe, co tutaj dalej w tych modułach będzie, nie? Jeszcze. Ale to się okaże, słuchajcie. Elwy wrócone do oryginału. Tu jest zamocowany dycht. Tutaj jest ta masa idealnie, bo tam było 3 mm wystawał jeszcze ten nóżka, także owinęłem ją dwa razy i zalutowałem, także masa jest podpięta, plus minus jest podpięty, nie ma pomyłek, bo to zaraz będą wyżej fruwać niż mi się wydaje, nie? Jakbym się pomylił plus z minusem.
Dobrze jest. Musi być dobrze. Sprawdźmy jeszcze wyjście na głośniki, sprawdźmy jeszcze rezystory emiterowe, bo to częsty przypadek, jak już tranzystor siada, i rezystor trzeba wymienić. A zawsze tylko wymieniają tranzystory, a już i rezystory zostają, nie? I wtedy przychodzi taka torebka, na przykład 12 sztuk spalonych tranzystorów i oni nie wiedzą, dlaczego to się spaliło, nie? Proste. A tym bardziej w tych WS-ach i w tych PW. Przy włączeniu jest ten strzał taki, ten, nie? I przy włączeniu zawsze się jara. Dlatego ja odpalam przez żarówkę, jak testuję. Dobra, przestaję gadać i jedziemy dalej. Żarówka podpięta, podpinamy właśnie przez żarówkę, pierwsze włączenie, wyciszenie. Będzie dobrze, drugi kanał. Cisza. To jest prawy, to jest lewy. Teraz będziemy wiedzieć, co tu się dzieje, tylko podepnijmy generator. Dobra, słuchajcie, lecimy w ten sposób. Podłączymy teraz sobie ten oscyloskop pod wyjście i będziemy wszystko wiedzieć, co i jak. Minus
lewy kanał testujemy. Prądów jeszcze na razie nie ruszałem, ale zaraz jak będzie potrzeba, to po prostu ruszymy, ustawimy. Czekajcie, nie wiem, czy to się podłączyło. Się podłączyło, dobra. Mierzymy wolty w RMS-ie. Wolty w piku, wolty w RMS-ie, tutaj pierwszy z lewej. Już zaczęło łamać, tak? Przy 15. Aha, bo to idzie teraz, sorry, wybaczcie, to idzie przez żarówkę, dlatego nie mamy mocy. Teraz odetnijmy żarówkę. Z tego co tu widzę, to się nic nie przegrzewa, także z prądem na razie jest ok. Podłączyłem bezpośrednio, już bez żarówki. Podłączyłem bezpośrednio bez żarówki i teraz zobaczmy, jakie jest napięcie w RMS-ie. Wolty, tak, wolty w RMS-ie. Lewy kanał 19,2 V i teraz zróbmy to samo z prawym kanałem, 19,2 V bez załamania sinusoidy. Jest 20 V, prawie 20 V, aha, nie pokazałem. To jest ramię. Dziewiętnaście i dwa nie łamało, 20 V już zaczęło łamać, także myślę, że będzie wszystko ok. Słuchajcie, skręcamy, składamy. Przede wszystkim jeszcze zmierzmy sobie te napięcie, te prądy spoczynkowe na rezystorach 20 mV spadku. Także mierzę to jeszcze i dwa rezystory emiterowe i skręcamy, no. Bardzo dobrze. Skręcamy.
No dobra, słuchajcie, jest wszystko ok, wszystko jest zrobione. I teraz tak, co można o nim powiedzieć, co było zrobione? Wymienione były kondensatorki właśnie w końcówkach mocy, przedwzmacniacze nie ruszały, bo nie ma takiej potrzeby, nawet nie trzeszczą potencjometry. Tutaj poza tym od wzmocnienia ktoś już wcześniej wymieniał. Podstawiłem kondensatory elektrolityczne Elwy, bo te były wyschnięte, a tamten oryginalny był jeden wylany i drugiego nie było. Podstawiłem dwa oryginały. Tranzystorów nie ruszałem, bo są sprawne z tego co widać, a tranzystory są troszkę mocniejsze. One są się różnią od BD911-912 tym, że BD911 jest na 100 V maksymalnie, chyba czy na 90, już nie pamiętam. A tutaj siedzą na 120 V, ale niczym poza tym się nie różnią, także te wszystkie upiększania, które tutaj były, niby to podniesienie mocy wyjściowej, no to sami widzieliście na oscyloskopie 23 V przy 8 ohmach. To więcej mocy się nie wyciągnie. Zresztą to większość tych PW jest w granicach 20 V. Czyli tak, 23 razy 23 podzielić przez 8. Tak jest bardzo dużo. Co ja gadam? 19,2 razy 19,2 podzielić przez 8, 46 W, to i tak jest bardzo dużo jak na WS304S. Nic to więcej się nie, z niego nie wyciśnie, transformator nie pozwala, także no wybaczcie, no takie wszystkie te przeróbki to jest normalne, tylko że to przy częstotliwości 1 kHz jest taka moc, a przy częstotliwościach niskich, przy basie, na pewno będzie troszeczkę mniejsza moc. No i to by było na tyle, słuchajcie. No, czym to się różnią te WS-y od PW? Nie wiem, czy czytać tam te SMS-y, te wasze info tam pod filmem, to już nie wiem, sobie przeczytajcie. Na pewno ktoś coś napisał, czym to się różni od PW, WS-y od PW. Praktycznie płyta główna transformatorem się różni. Przede wszystkim zasilaczem się różnią. A potem jeszcze takie różne upiększenia no dochodzą, no jakby nie było. Słuchajcie, takie na przykład tam w jednym PW widziałem wskaźnik sterowania na diodach, w drugim jakiś inny przełącznik wejść, ten 1920, no takimi pierdółkami, że tak powiem, a reszta wzmacniacza jest praktycznie taka sama, także. Postawcie łapkę w górę, jak ci się podobało. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam. Jak to było? Kłaniam się.